Państwa Karolickiego. Myślę, że możemy zacząć. Aczkolwiek nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę, że właściwie to możemy czekać na rozpoczęcie jeszcze kilka godzin, kiedy nasz dostojny gość rozpocznie, bo musicie Państwo wiedzieć, że Pan Bartosz Czernota, który będzie nam dzisiaj opowiadał o kinie keralskim, jest wielkim celebrytą Kerali i wiadomość o tym, że będzie tutaj prezentacja z jego udziałem, została zalajkowana, bo teraz wszystko mierzymy w lajkach. Panie Bartoszu, 30 tysięcy? Doszliśmy już do miliona? Nie, ponad tysiąc, no jak tam grup filmowy. Ponad tysiąc. Drodzy Państwo, naprawdę mamy dzisiaj niezwykłą przyjemność gościć pana Bartosza Czernotę. Jeszcze raz przedstawię, który będzie miał prelekcję na temat Mollywood pod tytuł Kino Bożego Kraju i opowie Państwu o filmach, kręceniu filmów. Ja mam nadzieję, że też troszeczkę zboczę ze swojego scenariusza przygotowanego i opowie nam o życiu celebrytów, bo naprawdę mistrzowie kina keralskiego mają status półbogów, a osoby, które dotknęły, jak pan Bartosz, mają ćwierć bogów status, więc myślę, że też o tym wątku zdążymy porozmawiać. Zaplanowaliśmy najpierw prelekcję, następnie pokaz filmu, ale myślę, że nie będziecie Państwo mieli za złe, jeżeli skrócimy prezentację, a będziecie Państwo mieli pytania, bo naprawdę rzadko się zdarza specjalista takiej klasy. Także zapraszam. Film jest bardzo przyjemny, to nie jest tak, że... Kiedyś w przyjemnych czasach sobie odmówiłem. Prezentacja moja ma tytuł Kino Bożego Kraju, bowiem Kerala w źródłach anglojęzycznych jest nazywana właśnie Gods and Country, co jest w dużej mierze zasadne, bo Kerala, mimo że jest małym stanem, który leży na skraju, na południowo-zachodnim skraju Indii, tutaj jest właśnie mapa, tylko nie wyobrażam niestety, mimo swoich małych rozmiarów, mimo podperyferyjnego położenia, jest dosyć niezwykłym stanem, bo jest znana z urokliwych krajobrazów, bardzo wysokie jak na Indie standardu życia, sielskiej natury i generalnie wiele takich mierników rozwoju społecznego, jak przyspieszność jest w kraju na wysokim poziomie. I tutaj jeszcze kolejne obrazy z Kerali, żeby zobaczyć, jaki to piękny kraj jest. Tutaj Kerala jest znana z dużego zróżnicowania krajobrazów. Mamy na wybrzeżu mamy typowo taki morski krajobraz, taki plażowy, że tak powiem. A jak się pojedzie w głąb kraju, mamy klimat typowo górski, nawet łącznie ze śniegiem. Tutaj są słynne pola herbaciane z Munna, to jest też duże atrakcje turystyczne. No i ten sielski krajobraz, ta idylliczność specyficzna kerańska też w dużej mierze się przełożyła na charakter, na specyfikę kina kerańskiego. No i Keralczycy mówią językiem Malayalam, który jest blisko spokrewniony z tamilskim, ale jest zapisywany podobnie, ale odrębny jednak alfabetem. To jest język bardzo bogatej literatury, zresztą on ma status klasyczny, uznany przez rząd indyjski. I oprócz bardzo rozwiniętej literatury jest też medium świetnie rozwiniętej sztuki scenicznej. Tutaj są tancerze tradycyjnego tanca teatru kerańskiego Kathakali. A tutaj osoby ubrane w kostiumy do innego właśnie rodzaju sztuki performatywnej, czyli tej, to jest taki rytualny taniec przyświątynny. I generalnie być może dlatego, że w Kerali od zawsze było dużo bardzo ciekawych, bardzo wizualnie atrakcyjnych sztuk wizualnych, to może dlatego Keralczycy tak bardzo kochają kino i tak bardzo są z nim związani. I to mimo tego, że kinematografia w języku Malayalam
właściwie miała bardzo trudne, bardzo późne początki, bo tutaj jest reżyser i producent pierwszego filmu Karolskiego. Przepraszam, Żabrata. Witamy seminarzystów pana Żabrata, którzy specjalnie przyszli na pierwszą i drugą część. Państwa tylko jeszcze uprzedzę. Bardzo dziękujemy za przybycie. Kinematografia w Malajam właściwie rozpoczęła się bardzo późno i dosyć miała miała dość znacznego pecha, bo ten tutaj właśnie John C. Daniel, ojciec Karolskiego, zdołał wyreżyserować, wyprodukować tylko jeden film, który był wyświetlany ledwie przez dwa dni chyba. I z racji na kontrowersje, które wzbudził, na protesty pewnych fanatyków kastowych i na bardzo kontrowersyjną tematykę i obsadę tego, tam jedną z głównych ról miała Dalitka, młoda Dalitka, ten film został bardzo szybko zdjęty z ekranu i był wielką klawą, co go skutecznie zniechęciło do kręcenia filmów później i niestety umarł wiele lat po. Ten pierwszy film jest z 1928 roku, a on umarł w zapomnieniu i kompletnej nędzy prawie pół wieku później. O jego kiepskim powodzeniu i smutnym życiu opowiada film z 2013 roku pod tytułem Celluloid. To jest kadr z tego pierwszego filmu, tego pechowego pierwszego dzieła kinematografii koreańskiej, a o życiu tego Johna Daniela opowiada film z 2013 roku pod tytułem Celluloid, gdzie w rolę właśnie Johna Daniela wcielił się jeden z młodych gwiazdorów, Prithviraj Sukumar. Niestety ten pechowy start Karolskiego kina trwał trochę dłużej, bo tutaj jest kadr z drugiego filmu Karolskiego, jednocześnie pierwszego, który został oparty na powieści w Malayalam, historycznej powieści w Malayalam, nosi tytuł Martanda Varma i też miał niestety problemy po wyjściu na ekranie, bo tam pojawiły się kwestie praw do ekranizacji tego utworu i też zleciał chyba po czterech dniach i czterech pokazach z ekranów, no ale jednak no, to jest też dosyć istotne, żeby właśnie o tych pierwocinach, kiedy w pierwocinach Karolskiego filmu wspomnieć. I mimo tych niemrawych początków, z czasem Karolskie filmy zdołały wypracować nie tylko swój własny, unikalny styl, o którym powiem chwilę później, ale też mimo swoich niewielkich rozmiarów, mimo niewielkich pieniędzy, jakie są w nie zaangażowane, zdołały się wywalczyć poczesne miejsce na panteonie indyjskiego kina. Tutaj jest plakat z pierwszego filmu Karolskiego, który zdobył ogólnoindyjskie uznanie. Film nosi tytuł Nila Quill, czyli niebieska kukułka i opowiadał bardzo realistyczną, bardzo prostą historię osadzoną gdzieś na wsi karackiej, co jest zresztą dosyć typowe nawet do dzisiaj dla karackich filmów, także dla tego, który będzie po mojej prelekcji wyświetlany, bo Karadzicy lubują się w portretowaniu w kinie swojego takiego sielskiego, bukolicznego, wiejskiego życia. To jest jeden z takich bardzo wyrazistych rysów całej karackiej kinematografii. Tutaj mamy z kolei jednego z najwcześniejszych gwiazdorów
Moliud, Abel Kadir, który był znany pod pseudonimem Stanisław Premnazir. Człowiek ten jest bardzo ważną postacią w Moliud. Warto wiedzieć, że mimo, że zmarł mając lat ledwie tam 60 chyba jeden, zdążył zagrać w ponad 720 filmach, co podobno jest rekordem Guinnessa, jeżeli chodzi o aktora w roli głównej. I tylko dla jakby pokazania specyfiki produkcji filmowych w Malayalam kiedy, bo teraz to trochę inaczej wygląda, ale w 79 roku ten tylko jeden aktor zagrał w 39 filmach w ciągu jednego roku. Także podobno to wyglądało tak, że on się z planu jednej produkcji na drugi przynosił w ciągu jednego dnia taksówkami i tak właściwie skakał sobie. Miał ileś tam premier w tym miesiącu. Dosyć specyficzne i chyba takie trochę nieeuropejskie, jeżeli chodzi o podejście do produkcji filmowych. Tutaj z kolei mamy Gwiazdora, który do dzisiaj jest taką żywą legendą, żywą takim Presleyem w kraju w tym znaczeniu, że mimo że już dawno nie żyje, to krąży taka pogłoska, że Giant jest wiecznie żywy. I on był znany, że on miał bardzo, w ogóle samo jego życie jest filmowe, bo on był, pierwotnie był oficerem marynarki, później zaczął grać w filmach i błyskawicznie stał się gwiazdą i zginął na planie filmowym w wieku chyba 41 lat, w świcie sławy i od niego chyba się pewnie znacie te żarty o Chuck Norrisie, te wyolbrzymione opowiastki, jaki to mocny, wielki jest Chuck Norris, no to prawdopodobnie to od niego się zaczęło, bo już gdzieś tam jeszcze za jego życia, jeszcze w latach 70. pokazali właśnie tego typu obowiązki krążyły, pokazali jaki to wszechmocny jest Giant. Mimo że do tej pory się właśnie dyskutuje, czy on był dobrym aktorem, czy faktycznie zasługuje na takie laury, to faktycznie jako ikona popkultury to jest taka bardzo ciekawa postać i bardzo godna uznania polskiej już. Filmy indyjskie to jest nie tylko łzawe historii miłości, czego on jest dowodem najlepszym. Będąc takim królem kina akcji. No to przeskoczyła logika. Natomiast jakby głównym rysem i takim głównym czymś, co mnie osobiście bardzo przyciągnęło do kina kanadyjskiego, jest to, że mimo że się zdarzają oczywiście różne produkcje, różne rodzaje filmów, różne gatunki są, to jednak takim zasadniczym rysem filmów kanadyjskich jest taki bardzo ciekawie ujęty realizm. Oni potrafią zrobić z zupełnie prostych historii bardzo intrygującym, bardzo ciekawą taką opowiastkę na wielu poziomach i tutaj jest foto z jednego z klasycznych filmów z lat 80., który mimo, że opowiada taką prostą historię zwykłego człowieka, to jednak jak do tej pory pomyślę o tym, to mi się robi ciepło na sercu i właśnie wbrew temu stereotypowi o indyjskim kinie, to jest realizm najczystszej wody i także po te starsze produkcje w Malayalam, tak jak ten film tutaj, warto chociażby z tego powodu sięgnąć, tym bardziej, że niektóre z nich chociażby ten są dostępne na YouTubie z napisami angielskimi. Tutaj jest film z podobnego okresu, tak samo realistyczny, zresztą z tym samym aktorem, który jest do tej pory wielką gwiazdą, ikoną Kerali, ale to powiem za chwilę.
jak będę mówił o tym społecznym znaczeniu kina w Kerali. No i tutaj z kolei jest Karl z jednego z znaczących filmów historycznych z końca lat 80. Też pokazuje właśnie, że mimo tego, że się lubują w pewnej konkretnej narracji, takiej wiejskiej, realistycznej, Kowalczycy na ekranie, to jednak nie uciekają od pokazywania własnych historii czy własnych mitów narodowych na ekranie w bardzo spektakularny nieraz sposób. Tutaj jest jeżeli chodzi o kult gwiazd, jeżeli chodzi o status społeczny gwiazd, to kino keralskie, podobnie jak kino tamińskie, tylko w trochę inny sposób, wytworzyło bardzo taką rozbudowaną kulturę owiniętą wokół tych największych ikon kinematografii. I tutaj jest jeden z charakterystycznych elementów tej kultury, bo jak ma być jakiś znaczący, duży film w Kerali, ma mieć premierę z jakąś istotną gwiazdą, to właśnie przy kinach stawia się takie banery jakby naturalnej wielkości, które mają być manifestacją oddania fanów dla ich gwiazdy. Oni to wykonują, ci fani, własnym sumptem te postumenty. Mnóstwo czasu na to spędzają, w ogóle cała infrastruktura promocyjna wokół tych filmów jest oparta na takiej dobrowolnej, bardzo opartej na poświęceniu dla ukochanej gwiazdy atmosferze. To jest też dosyć specyficzne. Tutaj tutaj kolejny przykład właśnie tego baneru. Natomiast co warto powiedzieć, w obecnym kinie kanadyjskim mamy dwie rządzące i dzielące gwiazdy od dawien dawna. Jeden to Mohanlal, który niestety było zdjęcie, tylko uciekło, a drugi to Mamoti. Jeden jest hinduistą, drugi jest muzułmaninem. I oboje od ponad 30 lat stanowią chyba najważniejszy punkt odniesienia we wszystkich, nie tylko filmowych sprawach dla Keralczyków. Nawet mówi się, że na każdą sytuację życiową, na każdy wypadek w życiu, czy w polityce, czy gdziekolwiek, jest jakiś dialog z filmu albo Mohanlala, albo Mamotiego, więc właściwie ten wpływ jednego i drugiego jest tak przemożny, że na przykład Mamoti, ten tutaj na tym właśnie posterze, jest uznawany od wielu dziesięcioleci za taki wzorzec męskości, za najprzystojniejszego mężczyznę w Kerali. Mówi się tam nawet, że jesteś przystojny jak Mamoti właściwie. I co też ciekawe, wokół między fanami tych dwóch gwiazd, o których powiedziałem, rozwinął się, i on jest uciążliwy dosyć, antagonizm fanowski, podobny do tego antagonizmu, jaki jest u nas z fanami klubu piłkarskich. Jak ktoś jest z fanem, nie wiem, Wisły albo Legii, to wiadomo, i tak dalej. Tylko niestety ten antagonizm, oprócz tego, że jest uciążliwy w internecie i uciążliwy, jeżeli chodzi o promocję, o propagowanie tych filmów, to też się czasami przynosi na ulicy, bo obaj ci gwiazdorzy mają wokół siebie niezwykle dużą sieć fanklubów, które po prostu walczą o swój własny prestiż i znaczenie, wartość jakby dla gwiazdy, która jest lepsza, która jest ważniejsza, itd. itd. Oczywiście to, że od 30 lat w kinie kanadyjskim rządzą dwie gwiazdy, które już w tym momencie już mają po 50, jeden, drugi po 60, to nie znaczy, że nie pojawiła się młoda generacja. Tutaj jest jeden z młodszych, ale już dosyć znaczących aktorów. Zresztą to jest syn tego, który był na tym banerze poprzednim. Mam jego, więc jest ta dynastyczność też typowa dla przekazywania jakiejś władzy czy wpływów
w Indiach w ogóle, też w polityce. Tutaj jest kolejny młody gwiazdor, ten właśnie z tego filmu biograficznego o Danielu, tym pionierze kanadyjskiego kina. Tutaj jest jeszcze kolejny gwiazdor, który jest znany szczególnie z niezwykle takiego ujmującego filmu z tamtego roku, który się zwał Premam, czyli Miłość. Ale to wbrew pozorom nie była taka sztampowa produkcja bez ładnej składu, tylko bardzo ten film bardzo świeży, taki bardzo intrygujący sposób pokazał dojrzewanie emocjonalne młodego człowieka od tam lat kilkunastu do mniej więcej około 30. Tutaj jest właśnie bohater tego filmu, który będzie po tej mojej prelekcji wyświetlany, Fahad Fazi. Tutaj jest właśnie kadr z tego programu, o którym powiedziałem przed chwilą. Tutaj z kolei kadr o kolejnym przeboju ostatnich lat w kanadyjskim kinie Bangalore Days. Mimo że, tak jak powiedziałem, oni się lubują w przedstawianiu wsi i tej sielskości wsi na ekranie, to jednak w ostatnich latach z nową falą talentów, reżyserów w kinie kanadyjskim pojawiły się też filmy, które eksplorują życie miejskie i życie tej nowej klasy średniej wzbogaconej tam na informatyce, załóżmy. I to Bangalore Days jest jednym z takich bardziej znaczących filmów pod tym względem. A tutaj z kolei jest plakat z filmu pod tytułem Puni Murugan, który wprawdzie jest dosyć kiepski, tak szczerze mówiąc. Ale on jest znaczący w tym sensie, że jako pierwszy film koreański przekroczył te magiczne 100 krorów dochodu globalnie. 100 krorów to jest miliard rupii, gdzieś tam 50 milionów złotych mniej więcej, więc to jest taki miernik wielkości dla indyjskiego przyboju filmowego, jak się zarobi 100 krorów, więc mimo że koreańskie filmy generalnie mają famę takich bardzo drobnych, niezależnych produkcji, to właśnie ten film udowodnił, że nawet te filmy, mimo że to jest mały przemysł filmowy, mają potencjał taki globalny, być może nawet do tego stopnia, żeby za jakiś czas zastąpić w świadomości nas, na przykład w Europie, jako reprezentant kina indyjskiego bodźcu. Także ja generalnie stawiam na kino południowo-indyjskie. Wprawdzie ja lubię Bollywood, ale ja uważam, że najwięcej kreatywności i potencjału jest filmowo na południu. I dlatego też prezentacja.